Dziewczyny pięknie zasypiają w swoim piętrowym łóżku, ale nad ranem wszystkie schodzą się do naszego dużego łóżka. Cześć, Klarciu. Jak się spało? Dobrze. Z krzatą małym to się dobrze tu spało. Tylko powiedzcie, gdzie w tym wszystkim ma spać mama? Mama śpi w nogach. A, tu mam swoją poduszkę. Dziewczyny są troszkę przeziębione. Tak, Klaruniu? Macie katarek? Kaszelek? Próbowałam dodzwonić się do lekarza, żeby je zarejestrować na wizytę, ale niestety już nie ma miejsc i nie wiem, jak to będzie. O 12 mam dzwonić, może uda się jeszcze gdzieś wcisnąć na tyle poradę, ale osłuchać już raczej lekarz dzisiaj dziewczyny nie osłucha. A trochę słabo. I tak zaczynamy nasz dzień. Klarunia się inhaluje, bo na szczęście udało nam się zdobyć receptę od doktor. Także szkoda, że nie zostały osłuchane, ale przynajmniej mamy czym je leczyć, a może jutro się uda dostać do lekarza. Klarcia sobie ogląda bajeczki, tata robi śniadanie, a w tym czasie dziewczynki, Anielcia i Łusia, się bawią. Cześć, dziewczyny! Cześć! Co się bawicie? Z kucharki. Łusia jest kucharką kocham, a ja jestem kucharką pani. I gotujecie, tak? Szykujecie śniadanie? Tak. Stół jest pięknie Bujem zastawiony. Dziękuję za ciebie. Dziękuję. Herbatki, to jest fajnie, to mogę wlać. Dobrze, ja poproszę herbatki, bardzo chętnie się napiję. A my z dziewczynami zrobiłyśmy lekkie przemeblowanie w ich pokoju, bo z tego co pamiętacie zapewne, tutaj po tej stronie stała kuchnia i tablica. Teraz przestawiłyśmy na tą stronę kwiatek, a kuchnię przestawiłyśmy na tą stronę pokoju. Ten pokoik jest bardzo mały, więc ciężko jest mi cokolwiek tu wam pokazać. Jeszcze muszę lawirować między porozstawianymi rzeczami. A więc teraz mają kuchnię po tej stronie. Dokupiłyśmy też taką szafeczkę w Zara Home z półeczkami. Dzięki temu wszystkie te produkty spożywcze są posortowane, bo do tej pory trzymałyśmy to w jednym pudle i w związku, że tych rzeczy jest bardzo dużo, to żeby coś nim znaleźć, to graniczyło z cudem, więc zazwyczaj kończyło się tak, że wszystkie te produkty dziewczyny wyrzucały na środek pokoju, a dzięki temu, że tu są takie szufladki z przegródkami, jest łatwiej cokolwiek im znaleźć. O, Anielka, tutaj widzę, że tort upiekłaś. Rozpatrzam już polewę. Na kolejny tort będzie kolejna polewa. A to ktoś ma jakąś imprezę, urodziny? No tak, dzisiaj też tato macie urodziny. Dlatego robię tortę na deser. Anielka, a ile ja mam lat? Ile ja kończę? Ile? Tyle, kończę lat. I czym jeszcze mogę się poczęstować? Rybką i kotletem. Ohoho, chyba kurier. Dzień dobry, tak? Opłacone, tak? Tak, opłacone. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. O, taka duża paczka do mnie przyszła z Obi. Zaraz po śniadaniu ją otworzymy, dziewczyny. O, ja też miałam pomidorek. Inhalacji ciąg dalszy. Teraz inhaluje się Anielka. Na telewizorze leci jakiś program przyrodniczy, bo Anielcia bardzo lubi takie programy o zwierzątkach. Klara i Łucja jeszcze męczą śniadanie. Dzisiaj troszkę wybrzydzają. Łusia, co to za minka? Już się skończyło? To wyłączamy. I zaraz mama ci wleje drugą dawkę. Mama, powiem, że to flamingu! Dzieci, patrzcie, to jest flaming! Jaki ładny jest ten program. To jest nasza planeta. A tu na szafce wiszą flamingi dziewczynek. Wczoraj były malowane flamingi, kosmos. Stwierdziłam, że zmienimy już dekoracje, bo poprzednie obrazki wisiały dość długo. Dzień dobry, tak?
Larciu, a ty co wymyślasz? Co to jest za nowy rodzaj jedzenia? Dziewczyny się pozmieniły, teraz Łucja się inhaluje, a ja działam. Wyjada takie owady, które ciskają się drzewa i jedzą tam. Tak, korniki. Korniki, a dzięcioł je zjada. Dlatego dzięcioł jest nazywany lekarzem. Tak. Leśnym lekarzem. Tak, który bada drzewka. Leczy drzewka. Tak. Kolejne paczki do nas przyszły. Dzisiaj mamy dzień kuriera. Tego zakupu, wybaczcie, ale nie będę wam pokazywać, bo to jest bielizna na mnie, więc nie będę się chwaliła. Przyszły też prześcieradła dla dziewczynek. Jedno już rozpakowałam. To są prześcieradła nieprzemakalne z gumką, bo co niektórym jeszcze czasami się zdarza w nocy wpadka. A w smyku zamówiłam dziewczynom drewniane owoce. Śliweczki, cytrynki, no, i buraczek. Nie owoc, tylko warzywko, bo takich jeszcze rzeczy w ich kuchni nie ma. I to wszystko w takich fajnych koszyczkach. Także idę im wręczyć niespodzianki. Dziewczyny, gdzie jesteście? Spójrzcie, co mam dla was. Uwaga! Hop! Wow, ja biorę niebieskie. A ja czerwone. A co to jest, powiedzcie? Nie. Nie, to jest śliweczka. A ty co masz, Klaruniu? Buraczki. A Musia co dostała? Cytrynki. A ja mam śliweczki. Tak. A to są wspólne? Wspólne. Do bawienia? Do bawienia. A do jedzenia na niebie? Tak. Do waszej kuchni. Hula! Mamy więcej jedzenia. Kolejny kurier. Co, mama? Zaraz będziemy otwierać, tylko jeszcze jeden pan kurier przyjechał, wiesz? Dzień kurierów. No, wyciągamy. To delikatnie. Kolejny. To są rzeczy do mojego biura. To z Ikei przyszło. A mówiąc moje biuro, mam na myśli to miejsce tutaj, ten kącik, który sobie urządziłam w sypialni, bo to wszystko mieści się w sypialni. Przestawiliśmy łóżko pod ścianę i dzięki temu wygospodarowałam troszkę miejsca tutaj dla siebie. To będzie takie moje zaplecze YouTube'owe, tu będę montować filmy, tu będę trzymała całą dokumentację z tym związaną, bo do tej pory robiłam to wszystko w salonie, przy stole i to mnie męczyło, bo ciągle musiałam się tam rozkładać później, to wszystko musiałam zwijać na czas posiłków czy odwiedziny kogoś, a tak to cały bałagan będę miała tu w jednym miejscu. O te kartony z boku nawet nie pytajcie, to są wszystko rzeczy do segregacji, które muszę jak najszybciej ogarnąć. Te biuro jeszcze oczywiście nie jest skończone. Jeszcze musi zawisnąć nasz znak YouTube'owy na ścianie, bo jak żeby inaczej. Także to wszystko jest jeszcze w toku. I właśnie w Ikei sobie pozamawiałam różne pudełka, różne do segregacji. Halo, mama. Halo, halo. Do restauracji. No pewnie, że przyjdę do restauracji. No to zaraz. Pa, pa. Już się wybieram, pa. Dzień dobry. Przyszłam do restauracji. Kloset gotowane jedzenie. Dziękuję bardzo. I pani ma dzisiaj urodziny, przypominam. Dobrze, dziękuję bardzo. Jest tort. Bardzo się cieszę. Czy herbatki mi pani Łucja wleje? Tak, naleje pani. Dobrze, poproszę. Pyszna jestem herbatka. Dla pani wioglona. Dziękuję. I jabłko. Dziękuję. I kluska. Ojejku, wszystko na raz? Dziękuję bardzo. Tak w ogóle spójrzcie, jakie te owoce są śliczne. Zamówiłam je
na stronie, nie pamiętam na jakiej stronie, ale to jest firma Small Food, tak? Super. Drewniane, bardzo ładnie wykonane. Tutaj te listki są filcowe. Zamówiłam też dziewczynom pierogi filcowe. One są ręcznie robione na Allegro. I do tego był jeszcze makaron. No, ja czekam cały czas na te śliweczki. A tak w ogóle to spójrzcie, nie wiem czy wy to zobaczycie, co my mamy na szybie. 2 tygodnie przed Wielkanocą, a my jeszcze mamy ozdoby świąteczne na oknach. Bożonarodzeniowe w sensie, ale obciach. No przyznaję się bez bicia, do tej pory jeszcze okien nie myłam i nie zamierzam, dopóki się ciepło nie zrobi. Dziękuję bardzo, teraz będę jadła śliweczki. Pani, nie można z tu linią zachodzić do nas. Oj, przepraszam, ja przeszłam z sali restauracyjnej na kuchnię. Co mama? No, mama robi nam sinki. Mama teraz... Na kanapki. Co by mogliśmy zrobić tosty? Tak. Bo ja teraz to robię tosty, nie mam danej sinki. Mama teraz spróbuje swoich sił w krawiectwie. Dziewczyny mnie poprosiły, żebym przygotowała im zabawkowe szynki, plasterki szynek na ich kanapki zabawkowe. Także wycinam z filcu teraz szynki. A większe czy mniejsze te plasterki mają być? Więcej. Mogą być duże i małe. I średnie. I średnie mogą być. I tak wygląda życie mamy. Cały czas jest co robić. O, z tymi pojemnikami z Ikei od razu jest lepiej. Część bałaganu tu się do nich upchnie i będzie luks. Adam zamontował mi tu nasze YouTube'owe trofeum. Nasz znak YouTube'a za 100 tysięcy subskrypcji. Ojejku, jaki on jest brudny. Dziewczynki posprzątały restaurację, wszystko pięknie poukładały, a teraz dziewczyny zasiadły do obiadu. Musiała ja ładuję powiedzieć troszkę. Wylałaś się woda? Tak, cały kubek. Za dużo wylałaś. Nie wiem co teraz. Musisz upić. Tak musisz przechylić się i tak o. No, przechyl się i upi. Trochę. Jak? Udaje się upić? No, to jeszcze upij i będzie ok. Jak upijesz, to wtedy wytrzemy stół. No, dzisiaj na obiad mamy frytki, rybę i jakieś warzywo. Pomidora, dziewczyny? Ogórka. Tata robi soczek. Proszę. W związku, że Wielkanoc już lada chwila, dziś z dziewczynami przygotujemy baranki wielkanocne. Baranki wielkanocne. Tak, dla każdego po komplecie. Musi być główka, brzuszek, nóżki i uszy. Zaczynamy od przyklejenia głowy. O tak. O tak, o subcio. Teraz przyklejamy uszy. Ja przygotowałam wcześniej dziewczynom elementy, a dziewczynki teraz przyklejają. Używamy kleju, klej magiczny. Jest taki, na który się skleja papier, stropian, drewno. Pięknie. Już. Piękna! Pokaż swoją owieczkę. No, piękna. Czego jej brakuje? Oczu! Oczu.
Przyklejamy oczy. Widzisz? To czego teraz brakuje owieczkom? Wełny! Wełna, tak. Wełnę. Wyciskamy teraz na brzuch owcy bardzo dużo kleju. Może on nie usiądzie, nie bój się, dużo kleju. Okej, okay, chyba już wystarczy. I rozsmarowujemy po całym brzuszku owieczki. I później jeszcze czubek głowy też posmarujemy. W miseczkach dziewczyny mają stropianowe kuleczki i układamy na brzuszku owieczki kuleczki. I na czubku głowy też. Jeszcze niżej, jeszcze cały, aż do pas, tak, że czarnego paska nie było widać. O tak! W tym czasie, gdy owieczki jeszcze odpoczywają, my pokażemy Wam, co zrobiłyśmy wczoraj. Trzymamy to na razie w słowniku, żeby się wyprostowało. Robiłyśmy wczoraj kartki wielkanocne i mama troszkę je wieczorem jeszcze stuningowała, dodałam napisy. Popatrzcie, tak dziewczyny robiły kurczaczki. Z tyłu mamy życzenia. I gotowe te. Z zajączkami, z barankami. Także przygotowania do świąt u nas już ruszyły. Zaczynamy wieczorne inhalacje, a więc odpalamy Netflixa. Co oglądacie, dziewczyny? To o zwierzętach, tak? Dobra, dziewczyny teraz mają fazę na program Nasza Planeta. Na zdrowie, tata, na zdrowie. Jeszcze tego brakowałoby, żeby jeszcze tatę rozłożyła choroba. I kto pierwszy się inhaluje? Klara. Nie. I Wam piękny jest ten program. Śliczne obrazy. No słuchajcie, to zaraz się dowiecie. A ja się biorę za fokę. I odpalamy. Otwieram. Klara, co ten pingwin przyniósł? Nie, kamień w prezencie jej przyniósł, który dokłada do gniazda. Kamień? Mhm. A ty byś chciała, Klara, dostać w prezencie kamień? Nie! Aniela, a ty byś chciała dostać kamień? Nie, bo nie chcę jeszcze kamień! Nie cieszyłabyś się z kamienia? Nie, bo nie jestem z żadnymi ptakami. Tylko nie? Do budowy gniazd. A może byś chciała sobie zbudować gniazdo? Nie, bo nie jestem żadnym ptakiem. A kim ty jesteś? Ludziem. Ludziem jesteś? A nie ptakiem. Mój mały ludź. Nie, duży ludź. Duży ludź jesteś? No duży, duży. Dziewczynki, to wy się teraz pucujcie. A ja na chwilkę idę do taty i zaraz do Was wracam. Dobrze? Bo tata w tym czasie też nie próżnuje. Wymyśliłam dla taty zadanie, żeby przykręcił wieszak w pokoju dziewczynek. I przed chwilą też wymieniliśmy uchwyty w szafie dziewczynek, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wcześniej były takie mocno różowe kwiatki, a chciałam, żeby było coś bardziej stonowanego i wymieniliśmy je na takie białe w złote centki. No i myślę, co zrobić ze ścianami. Wcześniej chciałam dziewczynom walnąć jakąś tapetę na tej ścianie, ale to chyba nie ma sensu, bo tej ściany za wiele nie widać. Także może jakąś fajną naklejkę. No zobaczymy. Idę do dziewczyn. Dziewczynki już są wykąpane. Wdrapujemy się na samą górę łóżka i zaraz będziemy czytać
książeczkę. Przeczytamy dzisiaj sobie o misi i jej małych pacjentach? Tak! Które my z tego opowiadania już czytałyśmy? Zagubiona śnieżynka, to było o tej owieczce. To czytałyśmy, prawda? Tak. A... Kotka nie czytałyśmy. O kotku nie czytałyśmy? Nie! Misia zakradła się do salonu, ustawiła obrazek na stole i pomknęła szybko do kuchni. Po chwili usłyszała głośne kichnięcie. A psik! Mama wychyliła się spod koca w poszukiwaniu chusteczek. Koniec. To koniec, dziewczynki. To co? Pożegnamy się? Tak, ale mama, pamiętaj, że to jest długie. Dobrze, jutro będziemy czytać o samotnym łabędziu. A teraz żegnamy się z naszymi widzami. Pa, pa, dobranoc. Żegnamy się z wami. Zapraszamy was do subskrypcji. Zapraszam na kolejny film.